Zbliżająca się zima i spadek temperatur to znak, że już wkrótce rozpocznie się sezon grzewczy i problemy ze smogiem. Nowy Sącz, który jest w czołówce polskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, w dalszym ciągu nie ma kompleksowego programu walki z niską emisją. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent Ludomir Handzel oraz dyrektor Wydziału Środowiska Grzegorz Tabarz poinformowali o działaniach zmierzających do poprawy powietrza. Umożliwiamy korzystanie z niskoemisyjnego paliwa tym, którzy korzystają ze wsparcia Sądeckiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie chcielibyśmy, żeby do tych mieszkańców trafiał węgiel czy miał niskiej jakości, tylko żeby to było właśnie paliwo niskoemisyjne, które spełnia bardzo wyśrubowane normy, a jednocześnie jest w cenie bardzo dobrej, takiej samej jak workowany ekogroszek. Paliwo to polski węgiel z 15% domieszką błękitnego węgla. Jest to nasz klasyczny polski węgiel, od razu mówię, produkowany przez Węglokoks, który ma dodatek 15% błękitnego węgla. To paliwo, które Państwo widzicie, które jest w cenie workowanej, poza workowaniu jest w cenie zwykłego groszka, ma o 30% obniżoną emisję pyłów do powietrza i o 40% benzoalfapireno, czyli tych dwóch związków chemicznych węglowodorów aromatycznych, które najbardziej nam tutaj w Kotlinie Sądeckiej szkodzą. Miasto chce osobom objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sfinansować zakup paliwa niskoemisyjnego. Należy złożyć wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wniosek ten będzie później rozpatrzony. Tutaj trzeba będzie przeprowadzić wywiad środowiskowy przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ustalić te sytuacje życiowe, które kwalifikują tą osobę do uzyskania tej pomocy. Między innymi, czy na przykład osoba bezrobotna, niepełnosprawna, długotrwale chora, i sprawdzić też to kryterium dochodowe. W ubiegłych latach, w tym okresie zimowych, tak jak mówię, no Miejski Ośrodek przyznawał tą pomoc w formie opału i to było około 200 ton dla około 300 rodzin. Tymczasem w samym Nowym Sączu na wymianę czeka 4000 pieców.